Wam. Witam Was już 18 dnia nano. Ja przychodzę do Was z podsumowaniem. Rano napisałam, no powiem Wam szczerze, trochę i nawet mi to szło. Nie mam aktualnie tych danych przy sobie, bo zapisywałam to zupełnie na innej kartce, jeszcze jak byłam w domu. Natomiast teraz wróciłam po wykładzie, jestem już w Krakowie i napisałam przez pół godziny 993 słowa. Stwierdziłam, że zrobię sobie taką odwróconą piramidę, więc zaczynam teraz od 15 minut, później 10, a na końcu 5. Wiecie, żeby mieć jakby taką motywację, bo na początku mam taki power, że chcę coś robić, chcę coś pisać, później powoli mi się to zmniejsza i właśnie jakby no, odzwierciedliłam to tutaj w sprintach. Chodzi na to, że dzisiaj napisałam 2270 słów, co jest bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem. Nie wiem, jak to się w ogóle stało, ale dobrze, że się stało, bowiem w końcu przełamałam złą pasę, która towarzyszyła mi cały trzeci tydzień nano, więc czwarty zaczynam w naprawdę dobry sposób. Mam nadzieję, że mikrofon, który się trzęsie, nie wydaje różnych szumów, bo już się z tym spotkałam na ostatnich filmach. Ale ogólnie jeszcze pod koniec chcę Wam powiedzieć, że napisałam już, może nie napisałam, ogólnie mam już 36 277 słów, a to daje nam 72% całej, jakby nawet nie historii, ale po prostu całego nano. Powoli zbliżamy się do 50 tysięcy. No i wspaniale, zobaczymy co będzie jutro. Mam nadzieję, że utrzyma się ta dobra pasa, a przynajmniej zdobędę to, nie wiem, 1700 słów, ten podstawowy limit nano. Cześć wszystkim, już 19 dnia nano. Pisałam chwilę rano i pisałam chwilę, jak wróciłam teraz z zajęć i obwieszczam Wam oto ostateczny wynik na dzisiaj. Jest to 1953 słowa, więc jest w porządku. Nie tak dobrze jak wczoraj, ale tak czy tak pisało mi się nawet dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Wczoraj to było flow, wczoraj to było niezwykłe flow, które było udane. Dzisiaj po części, po akcji troszeczkę sytuacja się uspokaja. Powiedzmy, że muszę przenieść bohaterów z powrotem gdzieś, nie powiem gdzie. I na razie taka akcja wydaje się być dość statyczna i to, co chcę jeszcze powiedzieć, to, że już wybiło mi 38 230 słów i mamy 76% ogólnie historii, więc wspaniale, jakby tak naprawdę jestem o jakieś 7000 słów do przodu w pisaniu i podobno mam skończyć 25 listopada, więc cały czas tak naprawdę spotykam się z tym, że albo 24 to będzie, albo 25, okaże się. No, to tyle. Zobaczymy, jak będzie jutro. Witam Was dnia już 20. Przede wszystkim pisałam dzisiaj rano. Wyszło mi 1109 słów, więc naprawdę rano miałam flow. Natomiast jeżeli chodzi o wieczór, no to tutaj już wyszło mi 938 słów i razem mam 2047 słów. I to wiąże się z tym, że właśnie odblokowałam tę dodatkową ikonkę, która dotyczyła po prostu uzyskania 40 tysięcy słów. Mam dokładnie 40 277 słów w całym pliku i 80% historii za sobą. Znaczy się, no 80% z tak naprawdę z tych 50 tysięcy znaków, a wydaje mi się, że sama książka mogłaby dobić do 80 tysięcy i wiadomo, chcę po prostu skończyć ten pierwszy draft, żeby mieć go jakby za sobą, żeby dać mu odleżeć się chwilę, żeby odpoczął po prostu i żebym ja również odpoczęła od niego. Bo jednak, żeby coś poprawiać, muszę się zdystansować i żeby zobaczyć błędy, to też potrzebny jest dystans i ta chwila przerwy. Tutaj jeszcze pokażę Wam, co odblokowałam. Czyż to nie piękne? Bogini ma właśnie 40 tysięcy słów.
Wow. Witam Was już 21 dnia nano. Jest prawie 23, a ja właśnie skończyłam pisać. Znaczy się, wcześniej pisałam pierwszy sprint. Dzisiaj okazuje się, że napisałam więcej niż wczoraj. Może nie o wiele, ale to i tak jest dla mnie duże, bardzo duże zaskoczenie. Napisałam bowiem 2053 słowa i to daje nam taką kwestię, że skończę 25 listopada, a ogólnie mam już 42333 słowa w całości i 84% za sobą. Więc no, zbliżam się powoli ku końcowi. Oczywiście znaczy się ku końcowi nano i tego ostatecznego limitu nano, jakim jest oczywiście 50 tysięcy słów, ale no jednak wiem, jestem właściwie przekonana, że ja jestem... Nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w połowie książki. To źle, prawda? Znaczy się, już midpoint jest za nami, więc no, można powiedzieć, że w połowie książki, ale dużo się jeszcze musi podziać, chociaż... Powoli zbliżam się do trzeciego aktu, więc jestem jeszcze w końcówce drugiego aktu, ale tutaj w tym drugim akcie po prostu będzie się bardzo, bardzo dużo działo naraz i muszę to jakoś połączyć ze sobą i to może być problematyczne. Jestem ciekawa, jak przy po prostu redakcji, ile z tego usunę po prostu, bo no nie wiem, jeżeli wyjdzie mi około 90 tysięcy, czy może 100 tysięcy słów w tym pliku, no to nie będzie dobrze. Wiem, że prototyp ma około 80 tysięcy, więc takiej normie się trzyma, ale i tak to jest dużo. Zostało 9 dni do końca. A, i jeszcze coś chcę Wam pokazać. To jest chyba jak z Pokémonami. Bardzo chciałam zdobyć wszystkie i prawie się udało. Brakuje tylko tego, czyli 50 tysięcy słów na liczniku. Dzisiaj zdobyłam tę oto odznakę. Wczoraj 40 tysięcy słów i zostało tylko 50 tysięcy. Cześć, już 22 dnia nano. Powiem szczerze, że gdy przysiadłam do pisania rano, naprawdę... Oj, nie chciało mi się to po pierwsze, a po drugie zupełnie, choć nie wierzę w wenę, ale czułam, że po prostu ten dzień to będzie chyba naprawdę beznadziejny dzień, bo nie mam zupełnie weny twórczej. Po prostu tego nie czułam, nie czułam takiej inspiracji, też weszłam w moment, kiedy trudno mi było pisać. Znaczy chodziło tutaj o kwestię sceny, samej sceny, bo nie miałam jej po prostu dobrze przemyślanej, tylko miałam, wiecie... Tu się stanie to, to i to, ale nie miałam tak naprawdę napisane, co tak dokładnie miałoby się wydarzyć, a raczej co bohaterowie mieliby powiedzieć pomiędzy sobą, dlatego na pewno jeszcze będę siedziała i musiała jakby popracować z tymi dialogami, ponieważ one naprawdę wymagają pracy i boję się, że wyjdą po prostu bardzo sztucznie i słabo, dlatego do tego na pewno jeszcze wrócę, zaznaczę sobie to oczywiście odpowiednim kolorem. I potem, jak przyjdzie czas, no to jakoś przerobię. Ale podsumowując już cały dzień, jest 17, ale mam jakby plany na wieczór, więc wiem, że na pewno już więcej dzisiaj nie napiszę. No ale dobra, no powiem Wam szczerze, że rano napisałam 1144 słowa i rano pisałam przez to pół godziny, ale też czasami... złamałam swoją najważniejszą zasadę, czyli nie wracaj do tego, co napisałaś, bo ja zazwyczaj właśnie przekształcam coś, zmieniam. Tym razem jednak jakby próbowałam się stopować, nawet jak wróciłam, to stwierdziłam, że mam nic nie usuwać. Jeżeli mi jakieś zdanie nie pasuje, jeżeli coś ja bym usunęła, to po prostu to zaznaczę kolorem. Natomiast słowa, czy też ogólnie jakaś scena, czy konkretnie jakiś dialog, którego po prostu mi brakowało, to dodałam. Więc też dużo słów jakby doszło poza tymi 30 minutami i stąd może ten wynik, bo wydawało mi się, że pisze mi się naprawdę strasznie, brakowało mi słów i po prostu wiele czasu spędzałam, żeby po prostu to przemyśleć, to co chcę napisać. Natomiast jeżeli chodzi o pół godziny, które teraz odbyłam, więc tak zaczęłam 16:30, no to przez te pół godziny napisałam 1149 słów,
więc lepiej niż rano, ale tak czy tak to są podobne wyniki i to daje nam, tutaj się muszę upewnić na stronie Nano, 2293 słowa i to naprawdę jest no, wielkim zaskoczeniem dla mnie, biorąc pod uwagę, że 18 dnia napisałam 2270 słów, więc no, dzisiaj przekroczyłam to i aktualnie ten wynik jest chyba najlepszy z tych dotychczasowych, chociaż wiadomo, był ten dzień 8, gdzie napisałam 2827 słów, więc to był ten dzień, gdzie potrzebowałam dużo i bardzo, bardzo intensywnej przerwy po czymś takim. Ten wynik oczywiście też nie odpowiada wynikowi z pierwszego dnia, gdzie napisałam ponad 3000 słów, ale tak czy tak jest to małe moje zwycięstwo i to pokazuje, że nawet pod koniec pojawiają się takie zrywy, nie wiem, nie powiem, że weny, bo naprawdę wydawało mi się, że ten dzień będzie straszny, więc no nie wiem, to tylko pokazuje, że nawet jak mamy zły dzień i nie czujemy się w pełni kreatywnymi osobami, to warto przysiąść do pisania i po prostu zobaczyć, co wyjdzie, a może wyjdzie z tego coś dobrego. Według mnie to, co ja napisałam dzisiaj, jest nawet w porządku. Nie mam do tego aż tak wielkich zastrzeżeń, jak powiedzmy do niektórych scen, które wcześniej napisałam, więc po prostu uznaję ten dzień 22 za naprawdę bardzo, bardzo dobry. I mam nadzieję, że po prostu jakoś w weekend jeszcze mi się uda troszeczkę podbić ten wynik, tak żeby 24 listopada skończyć. Jest to dla mnie jakby ważna data, ale o tym dowiecie się już 24 listopada, co będę zdradzać fakty. Więc to by było takie miłe po prostu zakończenie zarówno tygodnia, jak i takiej ery w moim życiu. Dowiecie się wszystkiego w niedzielę. To tyle na ten dzień. I mam nadzieję, że jutro też będzie się trzymała mnie, no właśnie nie taka wena twórcza, ale po prostu taka kreatywna energia. Skłamię, mówiąc, że witam Was dnia 23, ponieważ jest już dzień 24, to nie zmienia jednak faktu, że nie pisałam 23, tyle tylko, że ta sobota była bardzo dziwna i bardzo dużo się działo i znowu po prostu strona Nano mi uderzyła w twarz światłem, ale wczoraj, żeby Was nie skłamać, napisałam 1039 słów, czyli no, szaleństwa nie było. Ale dzisiaj, bo wiecie, tak jak mówiłam na początku tygodnia, że jest to coś takiego mam w sobie, że chcę skończyć 24 tę książkę. Jest to związane z tym, że dzisiaj mam urodziny. I powiedzmy, wczoraj już trochę świętowałam. Byłam na przykład na Krainie Lodu 2, którą polecam, bardzo polecam, chyba nawet lepsza niż jedynka, ale wciąż jeszcze muszę niektóre kwestie przemyśleć z tego filmu, ale nie o tym miałam mówić. No i tak od rana sobie myślę o tym, że byłam bardzo, bardzo w plecy. Właściwie tak naprawdę wychodzi na to, że powinnam ponad, no, około 5000 słów dzisiaj napisać. Właściwie, no, może 4000. Nie przesadzajmy. Około 4000 słów napisać dzisiaj, żeby udało mi się skończyć Nano. I powiem szczerze, że to jest coraz bardziej kuszące. Więc jakby przysiadłam rano, stwierdziłam, że napiszę tylko 1,5 godziny. Znaczy, no, tylko 1,5 godziny. Wczoraj w ogóle pisałam pół godziny i stąd taki wynik. Natomiast dzisiaj zaczęłam pisać rano i rano napisałam 1007 słów. Potem kolejny sprint 30-minutowy, który był bardzo intensywny i bardzo jakby kreatywny. Naprawdę bardzo dobrze mi się pisało. Chyba po prostu trafiłam na taką scenę, która mi się w końcu kleiła, która nie wymagała ode mnie takiego dodatkowego myślenia po prostu, tylko od razu pisania, że wiedziałam, co będzie dalej, a nie zastanawiałam się, dobra, a co chcę tutaj w tej scenie w ogóle przemycić. No i napisałam 1181 słów. I przed chwilą skończyłam pisać trzeci sprint i ten sprint wyszedł mi 1071 słów. No i poczułam jakby taką potrzebę wewnętrzną w sobie, że jeżeli napisałam dzisiaj 3259 słów, to jest niewiarygodne, ponieważ pierwszego dnia napisałam 3126, więc dzisiaj po prostu przebiłam wszystkie możliwe wcześniejsze wyniki. Dzisiaj naprawdę idzie bardzo dobrze, ale mam w głowie, że może pójść jeszcze lepiej, bo brakuje mi chyba, nie wiem, tysiąca iluś tam słów.
dokładnie Wam to sprawdzę, bo to obliczałam przed chwilą. Dokładnie brakuje mi 1079 słów. I moja, wiecie, moja taka potrzeba dobicia już do tych 50 tysięcy jest tak wielka, że wydaje mi się, że po prostu ja zaraz oleję totalnie kolokwium z mitologii, które miałam pisać we wtorek, ale w końcu nie pisałam, więc będę pisała w ten wtorek, jeżeli będę w ogóle pisała, bo znowu są jakieś tam, wiecie, no, studia, po prostu są studia. I jakby przenoszenie tego kolokwium działa na moją korzyść po części, ponieważ no, pozwala mi to pisać cały czas, bo wiem, że mogę sobie to odłożyć w czasie i uczyć się kiedy indziej, ale mam dość mitologii i tego wszystkiego. Na razie. Kurde, jestem coraz bardziej skłonna po prostu siąść nad tym i dopisać te 1000 słów i wbić na ten level 50 tysięcy i po prostu cieszyć się z Wami już w tym czwartym tygodniu, tak, chyba w czwartym tygodniu Nano, że udało mi się to zdobyć. I dokładnie 24 dnia, czyli 6 dni przed końcem. Więc no, wypiję sobie kawę. Możliwe, że właśnie poświęcę jeszcze pół godziny na pisanie i wrócę do Was już chyba z ostatecznym wynikiem. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak, bo jak mówię to Wam, to czuję się taka zobowiązana, więc czuję się zobowiązana, żeby skończyć to 24 listopada, moje urodziny, zwyciężę Nano. Trzymajcie kciuki! Tak prezentuje się mój wynik po kolejnym sprincie. No, po prostu zaraz nie wytrzymam, brakuje mi tak mało. Czy wy to widzicie po prostu? Aż przybliżę, bo to jest niewiarygodne. Niewiarygodne. I wiecie co? Jestem bardzo zła i zaraz właśnie dobiję na chama do tych 50 tysięcy. Po prostu. Uwaga, jesteście gotowi? Zakryłam plecami, żeby to było niby tajemnicą, ale udało się. Dzień 24 i właśnie pojawiło mi się jakieś powiadomienie i tak. No pięknie. Jakby, wiecie co, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Po prostu wygrałam swoje pierwsze Nano. Niewiarygodne. Jestem tak zadowolona, szczęśliwa, po prostu ten dyplom jest przepiękny. A, tu jest jeszcze jakaś strzałeczka, można coś tutaj zrobić. Pokażcie mi to. Okej, okay, czyli tutaj mamy powiadomienie o tym, że odblokowaliśmy tę odznakę. I przepraszam Was w ogóle, że trzęsie mi się cały aparat, ale trzymam to w ręce, bo nie mam statywu tego mniejszego przy sobie, ale no pięknie. Cieszę się bardzo, więc ojejku. Aż zabrakło mi słów. Na pewno jeszcze dogram coś, może już jutro po prostu, jak będę myślała i dodam jeszcze do tego filmu z tego tygodnia, bo na razie to po prostu jestem strasznie, strasznie po prostu zachwycona, chociaż nie powinnam mówić, że strasznie, bo to nie gra, ale no wiecie, wiecie o co chodzi. Winner jest, jest. Tak oto kończy się podstawowe Nano dla mnie w tym roku. Niewiarygodne. Naprawdę nie wierzę, że to mówię. Zapomniałam się jeszcze pochwalić, jaki jest dzisiejszy ostateczny wynik. A więc 24 dnia Nano napisałam 4422 słowa. Czy wy widzicie to? Dzisiaj po prostu przebiłam wszystko, co, nie wiem, co było. Naprawdę nie napisałam tak wiele do tej pory. Widać, po prostu urodziny zmotywowały mnie do tego, żeby właśnie w ten sposób uczcić ten dzień. Więc no, zostało jeszcze trochę dni do końca. Zobaczymy, jak dalej będzie się miał mój graf. Cześć kochani! Mówię do Was już po Nano, po tym po osiągnięciu głównego wyniku. Jest 25 listopada, więc jest już poniedziałek, ale właśnie biorę się za montowanie tego filmu i również wrzucę go dzisiaj na YouTube. Przede wszystkim jednak chciałam podsumować to wszystko, chciałam naprawdę polecić Nano, ponieważ ten miesiąc jest naprawdę bardzo intensywny, jeżeli chodzi o pisanie i
też widzę, że po prostu to jest dla mnie dobre, ponieważ skupię się po prostu na czymś przez jakiś długi czas i po prostu to jakoś idzie i później oczywiście jest to kontynuowane w postaci poprawek. Dla kogo polecam Nano? Dla osób, które chcą napisać w końcu książkę, które mają problem z organizacją, które mają problem jakby właśnie z taką swoją rutyną pisarską, ponieważ tutaj, kiedy mamy dany cel, no to dążymy do niego za wszelką cenę i tak też jest. I jakby cieszymy się tym, że dużo napisaliśmy, że udało nam się osiągnąć jakieś właśnie odznaki, które są na stronie, tak jak ja miałam to. Albo po prostu ja to tak mam, a nikt inny tak nie ma, ale jak coś to wyprowadźcie mnie z błędu. Szczerze powiem, że to była naprawdę bardzo dobra zabawa, bardzo intensywna, ale dobra zabawa. No i wydaje mi się, że po tych 24 dniach ciągłego pisania ten poniedziałek jest dla mnie wolny, dzisiaj nie napiszę żadnego słowa, ale o tym wspomnę Wam już w kolejnym vlogu z tego przyszłego tygodnia, gdzie też będę pisała, wiadomo, trochę mniej, ale chcę skończyć tę historię po prostu. Więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie vloga z tego tygodnia. To była walka z czasem, walka z samą sobą, walka ze słowami, Wordem i wszystkim innym i po prostu z materią książki. Ale wygrałam ja tę walkę, więc nie poległam. Cieszę się bardzo, tym bardziej, że właśnie przed 30 udało mi się osiągnąć to, co powinnam osiągnąć 30, więc te dodatkowe dni po prostu przeznaczę na dalsze pisanie, więc w mojej codzienności nic się nie zmieni, poza tym, że raczej będę po prostu pisała mniej niż zawsze pisałam. No, więc troszeczkę przedłuży się w czasie ten mój okres pisania książki, ale ważne, że zmierzam ku końcowi. Dobra. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze za wszystko i za to, że byliście podczas właśnie osiągania tych 50 000 słów. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!